Dzień dobry, Doroto i Państwu. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Tak, trochę wietrznie, ale serdecznie. Witam Cię, Jacku, jak Ty pięknie wyglądasz. Ale to Ty pięknie wyglądasz, jakbyś zaraz z bratankami jeszcze chciała zaśpiewać Czerwone Korale. Może tak jest, nie wnikam. No wiesz, Czerwone Korale to tak tylko symbolicznie, bo to nijak się ma do tradycji Śląska Cieszyńskiego. Może gdzieś tam w górach prędzej, ale u nas to tak tutaj na nizinach to nie bardzo, no ale tak sobie dzisiaj postanowiłam. No bo wiesz, wiem, że chcesz mnie przepytać, no to trzeba jakoś nadrobić wyglądem, jak już się nic nie wie. Na studniówce czerwone rzeczy to były inne, żeby nie, matura tak tutaj szczęśliwie przebiegła. Właśnie mamy taki okres maturalny. Pamiętasz swoją maturę? Pamiętam swoją maturę, oczywiście, że pamiętam. Pozdrawiam serdecznie wszystkich absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Skoczowie. A to ja pozdrawiam w takim razie wszystkich absolwentów Liceum imienia Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. No proszę. Tak, i pamiętam, że zdawałem jeszcze, wiadomo, oprócz tych przedmiotów obowiązkowych, to można było sobie tam coś wybrać i wybrałem historię. O, a ja wiedzę o społeczeństwie. O, no to proszę. A ty też pisałaś taką maturę 5 godzin? Czy ty już miałaś... Nie, ty już jesteś... Ja byłam pierwszym rocznikiem, który pisał nową maturę. Ha, no właśnie. Teraz się wychlapałam, ile mam lat. Nie, to znaczy, że jesteś bardzo właśnie młoda, to ja jeszcze pamiętam czasy prehistorii maturalnych. A, no to byłaś takim eksperymentalnym trochę Tak. Później były bardzo ciekawe sytuacje z dostaniem się na studia, ale to na inny program. To jakaś inna interwencja będzie, tak, dla reportera albo dla kogoś innego. Dobrze, a jeszcze właśnie komunie są też, taki okres komunijny się trochę. Też pamiętam swoją komunię. A to ja Ci powiem, że ja byłem w takiej wczesnej komunii, czyli taki byłem jeszcze bardzo, bardzo młody, ale to może i dobrze. Wiesz, komunie, ale są też konfirmacje, nie wiem jak to teraz jest w tym roku, bo pandemia, powiem szczerze, że nie zainteresowałam się, bo mnie zaskoczyłeś teraz tą komunią, no ale to też musimy pamiętać, że u nas konfirmacje, no i konfirmacje w stroju cieszyńskim to jest coś pięknego, trzeba na to, warto na takim nabożeństwie być i to zobaczyć. Tak, ekumenizm. Dobrze. Tak. Ja mam pytania, bo ostatnio ty miałaś dla mnie i na pewno byłabyś bardzo zła. To już koniec? Ja myślałam, że jeszcze zapytasz o jakieś miłości pierwsze, licealne, że coś tam, że jakoś przebrniemy te 10 minut i się skończy. A, w ten sposób. Nie, ja myślę, że temat miłości to musimy sobie zostawić na następny, bo to będziesz tutaj dużo opowiadała. Jak myślisz? Będziemy dużo mogli opowiadać. Nie, może nie? Aż tak długo nie. W każdym bądź razie pozdrawiam cały profil humanistyczny. Wszystkich moje koleżanki, kolegów, jeżeli tam gdzieś być może mnie podglądają, to bardzo serdecznie Was pozdrawiam. No i wszystkich nauczycieli, którzy w Liceum Ogólnokształcącym w Skoczowie pracowali. Naprawdę bardzo zacne grono pedagogiczne. Bardzo mile wspominam. Tak, ja też mogę tak powiedzieć. Po 20 latach można tak mówić. Tak, jasne. Słuchaj, no to mam dla Ciebie pierwsze pytanie takie proste. Ojej, no dobrze. Wyciepać? No. Wyciepać. Na przykład jak Kierysikę strasznie dokazuje w klasie, na przykład, to aspoń profesorka mówi, idę Cię, Jasiek, wyciepać stąd, czyli wyrzucić, wyprosić. Tak. I wtedy ten ktoś się tutaj opamiętuje i na pewno już jest bardzo grzeczny, bo nie chce tego, bo na pewno nie chce stracić żadnej cennej minuty z lekcji. Tak, i bardzo dobrze, że masz jeden punkt. Wyciepać można też stare zeszyty, aczkolwiek ja cały czas mam. Tak, ale nie wiem po co, chyba żeby się kurz brudził. Dobrze, no właśnie, no to a propos kurzu, marasić, co to jest? Marasić. No to wtedy jak na przykład dziecka jedzą jakieś przekąski, te chrupki, chipsy i tak strasznie im się z tych rąk wszystko wysypuje, no i namaraszą, tak? Czyli naszkłudzą, czyli narobią bajzlu. Zgadza się. Pięknie. I można powiedzieć, że na przykład jesteś, albo jestem, albo ty jesteś pokidana. Pokidany. No to też można być tymi chrupkami czasem pokidanym. Tak, czyli, że taki poplamiony. Tak, ja sprawdzam, czy nie jestem, albo przynajmniej nie łapie mnie to. Dobrze, a co to znaczy, że iść do notara? Wiesz?
Iść do notara. A chcesz, Jacek, iść ze mną do notara? A co będziesz mi podpisywał? Spisywał, zapisywał. Ja do podpisywania i spisywania to nie jestem jakiś taki pierwszy, ale do notara można tak iść w różnych okolicznościach można, przyrody. Tak. Bo tak. Notar to... Notariusz. Jasne, że tak. Super. To wszystko wiesz, 3 punkty na 3 to będziesz miała 6 z matury. Coś a czuję. Jeszcze za te wszystkie dodatki, wiesz, że ja to tak ładnie ci opisuję. Ja, mi zawsze na ustnym na przykład plus. Z matury, poczekaj, na ustnym z matury to mi powiedzieli, że tak średnio cokolwiek wiem, ale ja to tak umiem ubarwić i mnie jednak puszczą. A, no to super. No to... nie, na pewno też miałeś olbrzymią wiedzę, a przy okazji tak pięknie potrafisz to przekazać. Dlatego tak właśnie skali zabraknie zaraz. Nie, nie, nie. No dobrze, no to dawaj. No to, to powiem tak, cykać, że coś cyknij albo przecyknij coś. No. Cykać. No to by wiedział na pewno nasz redaktor naczelny, bo on ma zawsze w weekend bardzo dużo od tych cykających ludzi, którzy pracują w naszej redakcji, to ma kupę materiału, no bo oni tak cykają, cykają, cykają na przykład zdjęcia. Na przykład, albo można właśnie też coś cykać na tym takim elektrycznym, prawda, narzędziu, coś tam, prąd można cyknąć. Można na pilocie tam cyknąć. Przecyknąć program można, tak, ja często przecykuję programy. W ogóle... Tak, tak. Szukam OX-u, tak. Furt, jeszcze mam takie pytanie. Furt, no coś od furtki, tak, to by było, coś może furtka. Nie no, furt to jest ciągle. No oczywiście, że tak. To już 4. punkt. Dobrze, to jeszcze jedno cię zapytam. O, to jest darymne. Darymne, no, żeby tak też nam nie napisali pod tym naszym tutaj rozmową. Żeśmy są darymni. Darymni. No. Ale przynajmniej naturalni, no. Co będziemy oddawać? Nie no, mam nadzieję, że tak nie jest. Państwo też nie są darymni. Nikt nie jest darymny. Tak naprawdę każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny. No tej różnorodności i jakaś taka siła, tak mi się wydaje. No właśnie, właśnie. Nie, no każdy na swój sposób ma coś oryginalnego, no. Tak. I czy to... z maturą, no, czy bez, obojętnie. Właśnie. Właśnie, ale może no. Jak kiedyś jakieś fajne jakieś takie przeżycia z pierwszą komunią, konfirmacją albo maturą, bo to taki czas je... Z pierwszą maturą albo z drugą, albo z trzecią. Ja, niektórzy byli na przykład w swoim życiu na 4 swoich studniówkach, no to pozdrawiamy też serdecznie i też jesteśmy ciekawi tych doświadczeń, no takie osoby. Tak, jeżeli pamiętacie jakieś dziwne sytuacje z matury, to też napiszcie proszę w komentarzach. Zawsze to... I swoje profesorki, jak chcecie pozdrowić, to też to jest dobra chwila, żeby im podziękować za to, że was tak kapkę przepuściły, albo te ściągi kiedyś nie dostrzegł tak do końca. No to to właśnie my was teraz prosimy o to, żeby pod tym naszym tutaj niedarymnym. Miejmy nadzieję, że niedarymnym i miejmy nadzieję, że nas chętnie oglądacie. Tak. Taką mamy nadzieję, wiadomo, nadzieja matką jakich, ale zostawmy to, bo to też trochę związane z maturą i z różnymi innymi rzeczami. Ja tylko teraz tak, jak słyszę o tych wszystkich takich przeciekach maturalnych, to tak się zastanawiam, czy to tak jest, czy to tak nie ma. Tak, nie wiem. Wiesz, no kiedyś te przecieki to były w kanapkach, tak, nie, Jacek? Tak. Tak. No to nie wiesz, no po prostu się czasy zmieniają. Przecieki mają po prostu inną drogę, mam wrażenie. No ale fakt faktem, no. Bywa różnie. Jest to przeciekawe. No, kiedyś na to, jaki temat był na maturze, trzeba było czekać, aż pierwsza osoba wyjdzie z sali, a teraz matura zaczyna się o godzinie 9 i już wszystko wiadomo, emocje tak. Padają. To drugi trzeba rok lalka. Tak, właśnie. Właśnie, pozdrawiamy wszystkich maturzystów, trzymamy kciuki oczywiście za te ustne. Nie, ustnych nie ma teraz. Ale trzeba też ich, powiem ci Jacek, tak serdecznie pozdrowić, bo to było w ogóle trudne. Oni siedzieli w tych chałupach przed tymi monitorami, oni się co za bardzo zapytać, na tych Zoomach się spotykali tak jako my, także to, wiesz... Te studniówki na tych Zoomach. Te studiówki na tych Zoomach, właśnie, właśnie, więc tu, no, trzeba ich jednak pochwalić, bo na pewno się wyrychtowali na ten egzamin, no bo przecież się nie widzieli przez cały rok, tak. Prawie, że, więc na pewno się przygotowywali, nie tylko z wiedzą, także bardzo serdecznie was pozdrawiam. Pozdrawiamy w takim razie wszystkich, no i co, i do następnego odcinka. Do następnego odcinka. Dorota, o tych miłościach obiecałaś. Ojej, no dobra, no coś tam możemy powiedzieć, wiesz, ja na przykład bardzo lubię koronkę koniakowską, to możemy o tej miłości też porozmawiać.
Dobrze, dobrze. Będzie na pewno ciekawie, jak to z Dorotą zresztą. Dobrze, to dziękujemy za zobaczenie. Pozdrawiam cię, Jacku. Pozdrawiam. Też czule pozdrawiam. Do zobaczenia. Do zobaczenia.